Miejscem narodzenia rewolucji jest nasza była stolica Gniezno. No cóż złego może się stać? Może zagram rewolucją tym razem. A few moments later. Troszeczkę lat przeleciało. Witam imperialistów, tutaj Lukas z kolejnego odcinka naszego Międzymorza już roku 1712. No i troszeczkę tutaj popodbijałem więcej, tak jak wspominałem, atakowałem głównie stepy, żeby już tutaj mieć dojście do Mingu. Mamy dojście do Indii oraz już od Nizaridów podbiłem tylko tyle, żeby no, dostać dodatkowych misjonarzy, bo mamy już ich pięcioro. Muszę przyznać, że podbijanie i granie WCK na tej modyfikacji jest bardzo inne od tego, jak to się robi normalnie, ponieważ jest znacznie jakoś wolniejszy mimo tych wszystkich przekoksanych modyfikatorów. Dlaczego? Ano tak, zobaczcie. Mamy Nizaridów, którzy mają około 1200 deva, ale wciąż mimo wszystkich modyfikatorów, które mamy, w tym momencie kosztuje nas około 528% warscora. To jest bardzo dużo. Osman porównywalnej wielkości zazwyczaj by nas kosztował w tym momencie około 300%. Nie wiem, z czym to jest spowodowane, czy jakieś modyfikatory tutaj nie do końca działają, no ale tak czy siak raczej wyrobię się z podbojem świata, nawróceniem kultury raczej też nie powinno być problemów, jak i zrobieniem jednej wiary, no na tych przynajmniej trzech kontynentach, bo jakoś tych Ameryk to sobie nie wyobrażam, żebym miał zrobić, ale lecimy dalej z podbojami. Duża część już naszych podbojów też została nawrócona na husytów. Musimy też dokończyć podboje tych bardziej w samym środku. Zarabiam już równy tysiaczek. 536 golda na czysto nam wpada. Nasz force limit to 609 tysięcy wojska. No ale co tu się dziwić. Mamy też już erę rewolucji i tak odpaliłem już złotą erę. No tak jak mówiłem, będziemy dużo podbijali. Bardzo dużo. Na początku odcinka mamy 5145 developmentu. Zobaczymy, ile będziemy mieli pod koniec. Kraje w Indiach to, które teraz zamierzam podbijać, to oczywiście Delhi, które będzie na około dwóch wojen, Sindh na jedną wojnę, Gujarat na dwie wojny, Jampur na prawie trzy wojny, największa bolączka to niestety Bahmanis, 5 wojen wciąż, oraz Vijayanagar, 3 wojny, niestety. Taki Vijayanagar w tym okresie czasu powinien nas kosztować mniej niż jedną wojnę. Na naszym tronie zasiada August III Piast, a naszym następcą jest Henryk Piast, 3-3-5, więc całkiem jest ok. Dość sporo punktów dostajemy, chociaż zobaczcie, nadal nie mam jeszcze piątkowych doradców. A to dlatego, że jeszcze kończę budować ekonomię. Chociaż teraz na tej modyfikacji nie jest to do końca potrzebne, bo jakby to powiedzieć, zarabiam na korupcji. O, patrzcie, biorę sobie tak, dostaję 2600 golda, a to mi wciąż spada. Minus 96 i to tylko dlatego, że jeszcze tutaj mam overextensję. Obecnie spada mi około 3 punktów korupcji na rok, na czysto. Ale zanim przejdziemy do wojny, to jakoś tak z ankiety wyszło, że nie wszyscy wiecie, że mam Twitcha już od jakiegoś czasu i tam regularnie streamuję we wtorki, czwartki i soboty, zazwyczaj od godziny 17-18. Obecnie na przykład w ten czwartek będzie finał rewanżu z Królikiem, gdzie mój team sunnitów będzie niszczył złych katolików. A Królik ponoć będzie tworzył Holy Roman Empire i Hrestworm, więc będziemy mieli ciężką przeprawę. No ale seria przymula, no to czas wypowiedzieć kolejną wojnę. Na cel bierzemy oczywiście Delhi, imperializm Cassius Belli. Och, tylko złotem pacyfizm. Mogę już węgiel wydobywać. No i co najlepsze, mogę Counting House już też budować, więc to jest jak najbardziej opłacalne. Ile tu będzie pieniążków więcej? No a nowo nawrócone prowincje dodaję do CCK. I jak zawsze mówię, w pierwszej kolejności ten budynek Broker Exchange stawiam, bo on najbardziej zwiększy nasz income totalny i w sumie chyba w końcu muszę wam zrobić ten poradnik do Trade Company. Dajcie znać, czy czymś takim byście byli zainteresowani. Chociaż patrząc na to, jak często mnie też o to pytacie, no to może jednak warto się nie pytać i po prostu zrobić taki poradnik. Ale jestem leniem, więc im bardziej mnie zmotywujecie, tym lepiej dla was. No i patrzcie, jak pięknie armię tutaj rozbijamy. Stack wipe'y sobie polecam i jeszcze się w nas będą wbijać. Dadnie, tu było chyba nawet po 5 tysięcy natika. No ale w pierwszej kolejności chcę sojuszników wyjąć jak zwykle, więc lecimy w Landak. Wojska Bahmanisu też nie stanowią raczej dla nas wyzwania tutaj. Nawet mimo, iż dostają posiłki, no to dostają też ostry wpiernicz. Mamy niezłą przewagę i w moralach, i w dyscyplinie, i chyba nawet obecnie technologiczną. Aż zobaczcie, ile oni tego dosyłają. Fala za falą, no i w sumie lepiej jest się wycofać w tym momencie. Gdzie podsumowanie bitwy? Chciałem zobaczyć wyjebiste liczby. Sint mówi papa, Ladakh mówi papa. To jakieś jaja. A Center of Revolution will appear in Gniezno. Dosłownie tutaj odpaliło mi się Centrum Rewolucji. O ja!
no to może jest czas się stać krajem rewolucyjnym? Z budynków to jeszcze będę dbał, żeby na każdej mojej jednej prowincji, która znajduje się w Trade Company, była postawiona manufaktura, niezależnie od tego inkomu, albo gdzie planuję stawiać, czyli wszystkie te nieeuropejskie prowincje, tutaj zawsze będą wszędzie manufaktury musiało być, bo w zasadzie żadnego innego budynku się nie opłaca w tym regionie budować, a jak jeszcze tutaj kiedyś zrobię te ceki, bo chyba teraz jeszcze nawracam te prowincje, no to będę miał jeszcze dodatkowy income z tych prowincji. A po wyjściu z Bahmanisu samo Delhi, jak widzicie, już za chwilę padnie. Nie mają za nim najmniejszych szans. Tymczasem rewolucja rozprzestrzenia się w najlepsze. Dobra, rewolucja rewolucją, ale korupcja korupcją, no. I mówicie, że korupcja jest zła? W momencie, kiedy mogę tyle budynków za nią postawić? Ja tego nie rozumiem. To sam dobrobyt będzie. Jak widzicie, teraz rozbudowuję manufaktury w Bizancjum, bo już u mnie... No praktycznie nie mam gdzie już stawiać tych manufaktur. A, i miałem pokazać mapę kulturową, jak wygląda, bo jakoś ona niby różni się. No to niestety już w międzyczasie, jak widzicie, dużo polskiej kultury się pojawiło tutaj. Więc tak mogę zaprezentować, jak to wygląda obecnie wszędzie tutaj w Europie na mapie, czy nawet na świecie. To co widzę, wszystko wam pokazuję, tak z przybliżenia. Nie wiem czemu, niektórzy się interesują tymi kulturami w tej grze. Nie mam żadnego pojęcia czemu. No i na szczęście mogę tworzyć tutaj client state'y w tym regionie. Więc też tak będę robił. Stwórzmy sobie Indie North, bo niestety nie ma polskich liter. Monarchia, moja dynastia, rewolucja, nie mogę. No i możemy im na szczęście łatwo przekazać teraz prowincję tutaj. A, jeszcze wygląd. A, jakikolwiek w sumie. Raczej będę chciał zjadać jak najszybciej te client state'y, mimo iż mają dość fajne idee. Dodatkowe morale, tańsze korowanie prowincji, construction cost budynków zmniejszone. Całkiem okej. Okay. Dlatego też wziął te domyślnie, też są całkiem fajne. Szkoda, że tutaj nie ma religijnych. Tym bardziej, że mają jedyną słuszną religię. Ale to tylko po to, żebym nie przekraczał overextensji. Naprawdę, nienawidzę przekraczać overextensji w tej grze. Wiem, że 200% to nic i tak dalej, ale jednak jest to dość upierdliwe, a nie mam buildu pod stabilny kraj. Od razu atakujemy Gujarat, tylko ten pacyfizm. Bahmań znowu nam płaci. No i z Gujaratu praktycznie wszystko znika, co mogłem podbić. A ja teraz atakuję od razu Nizaridów dalej. Nie, Dulkadiru nie wołamy do osobnej wojny. W sumie ważne jest też to, żeby wysłać subsydia, no, naszemu tutaj poddanemu, żeby miał lepszych doradców, mógł wojsko jakieś zatrudnić i mógł to wreszcie dołączać do siebie, bo jednak ma tutaj wysokodewowe prowincje. Wojska Nizaridów chyba gdzieś były, bo dopiero tutaj nadciągają do nas. Oh my god, jak to się stało? Ja prawie korupcji nie mam w kraju. To jest niemożliwe. Pierwsze co wezmę to Ignore Coring Distance, bardzo mi się to przyda. No to się nazywa naprawdę tania kultura. Za najdroższą prowincję płacę 30 punktów, więc chyba nie opłaca się schodzić poniżej 100% Culture Conversion Cost, bo i tak mi nie zapłacę. No to lecimy. Zaczniemy od tych oczywiście najdroższych. No po co się rozdrabniać na jakieś takie tanie prowincje? Próbowaliśmy najpierw naszą kulturę tam, gdzie jest najdrożej. Tak, polską mam, jeszcze się upewniam, bo już raz robiłem złą kulturę. I 1000 punktów dyplomatycznych poszło, a nawet nie jesteśmy? No ale to były te najdroższe prowincje, teraz dużo tańsze będą. Robią Nizary dziwdani, skąd się tu wzięli? What the fuck? Persja zjedzona, a ja mogę zacząć kończyć wojny z Nizaridami. Wziąłem tutaj jeszcze misje, które trzymałem specjalnie na ten moment czasu, a mianowicie tańsze, znaczy Provincial War Score Cost 15% na 20 lat, Core Creation Cost zmniejszone na 10%, no bo Culture Conversion i Local Missionary Strength, no to zostawię sobie na później, nie jest mi to potrzebne. No więc ładny kawałek Nizaridów właśnie zjadam. Czas założyć nowego client state'a. O, z takim białym słonikiem. Jeszcze jaki ładny kolor. Idealnie wyliczone. O, fajny warunek mam spełniony. Intermarinum is the most powerful nation in the Europe. To mi jest dla propsie. Teraz trzeba byłoby zmniejszyć stabilność i będziemy mieli rewolucję w kraju. No to co, rewolucję czas zacząć? Czemu to się nie nabija? What the fuck? Czemu New Providence mam w koalicji przeciwko mnie? To naprawdę w tej grze jest coś nie tak. Nawet mam Juzur coś tam w potencjalnej koalicji przeciwko mnie. Przecież to jest fucked up. Mali? Też. Wy mi powiecie i tak, że tu w tej grze jest wszystko w porządku z koalicją. Naprawdę. No to teraz trochę przesadziłem, no ale trudno. Tak mam za chwilę dość ciężką wojnę z Bahmanisem. A w międzyczasie, jak widzicie, zjadłem dużo takich pupek tutaj w okolicy. No to czas chyba na najtrudniejszą wojnę tego odcinka, bo bezpośrednio z Bahmanisem, który jest po prostu naszym celem. Ale tak czy siak nie powinno być jakoś za trudno. Bo jednak wojska Bahmanisu ładnie umierają. Bardzo ładnie.
jako ideę kolejną biorę Professionalist Ideas, ponieważ no, potrzebuję Diplomatic Annexation Cost oraz dodatkowego misjonarza. Dosłownie dodatkowego misjonarza dostanę. Co jest bardzo mocne. Alternatywę mocno się zastanawiałem, czy nie pójść humanistyczne, ofensywne, no ale jeszcze nie grałem pod tymi ideami, więc miały być bitwy, wybuchy i fajerwerki. No i były. No ale niestety po paru wygranych bitwach okazało się, że Bachmanis po prostu gdzieś uciekł, no więc tylko i wyłącznie go pisujemy. O, chociaż jakieś wybuchy są. Rewolucja! I ja nie mam to wygrać. Jak to rewolucyjna republika? To jest złe. No takich dowódców to ja rozumiem. 6-5-6. 25% czas za to, że jakiś Sobieski, tu Sobieski, kolejny Sobieski, kolejny Sobieski. Rodzina z Sobieskich będzie rządziła tym krajem. No, ja narzekać nie będę. Viva la revolution, no dobra, w Polsce. Fajne to ma parametry. Co to za modyfikatory? Cult of Reason, minus 15% do kosztów technologii. Jakieś różne typy jednostek. Wybaczcie, że tak tym, no, podniecał, ale ja naprawdę pierwszy raz gram rewolucją. Nigdy wcześniej nie udało mi się nią być, bo mi się zazwyczaj gra nudziła. To wygląda ciekawie. Mamy też nowe formy rządów. Revolutionary Republic, morale zwiększone, tolerancja, monthly autonomy, maximum revolutionary zeal. Widzę, że też mam jakieś specjalne opcje w governmencie. Oh my god, oby mi starczyło, żeby to wszystko tutaj rozwinąć. Jakbym miał jeszcze za mało kosztów na wracaja kultury, no to mamy tutaj fraternate ideas. No tak, przyjrzałem sobie te governmenty i są całkiem ok. Wybrałem co następujące. Jako drugie, zmniejszenie znowu kosztów kultury, harsh treatment cost i imperial influence. Alternatywy są następujące, no ale raczej nie byłyby mi potrzebne, zwłaszcza ta dodatkowa kultura. Na trzecim tierze Year Revolutionalism 1,5 punkta, no bo alternatywa to jest Improve Relation, co byłoby spoko, żeby zmieścić tą agresywną ekspansję, no ale już trudno. Tier 4, no to tutaj tylko i wyłącznie Governing Capacity był warty do wzięcia. Tier 5, Year Republic Tradition i darmowe polityki, chociaż no alternatywa w postaci Term Duration, włączenia właśnie systemu do wyboru, żebyśmy mogli zmieniać co 4 lata władzę, też byłaby dość spoko, więc ewentualnie tu będę jeszcze to, na to zmieniał. Bo Institutional Embracement Cost jest dość słabe i nie warte nawet wspomnienia. Następnie znowu mamy Maximum Revolutionary Zeal plus 10 i skrócenie czasu elekcji o 1 czas, ale tutaj alternatywa All Power Cost jest bardzo kusząca, żeby sobie to brać. Dodatkowy dyplomata nie jest potrzebny. Na tierze 5 wybrałem agresywna ekspansja, Provincial War Score Cost zmniejszony o 10%, bo zaraz z czymś to połączymy. Alternatywy są następujące i tutaj te muralki i National Manpower też super się prezentuje, a pozostałe dwa rozwinięcia są standardowe. Tier 8, ostatni, który mogłem teraz wziąć, no to Core Creation Cost minus 10%, Alternatywki też były całkiem tutaj ok, ale wydaje mi się, że jednak to jest najważniejsze. Ewentualnie ten National Unrest minus 2 może być bardzo przydatne pod sam koniec. No niestety tieru 9 to nie mogę brać. Tutaj mam minimum autonomy territories, promocja kultur albo advisor cost. Osobiście pójdę w minimalną autonomię w terytoriach. 10% to jest zawsze coś tam na propsie. No i ostatni tier, tutaj widzę, że jest coś takiego, że jest Revolutionary Empire. Myślę, że sobie to przetestuję, co to jest. Albo Government for the People, dodatkowe 20 punktów Revolutionary Zeal. Myślę, że sobie tu przetestujemy. No przecież nie pójdę w teokrację albo w monarchię czystą ponownie. No i fajniejsze jest to, że wreszcie przekraczam 1 000 000 force limitu. A to oznacza, że muszę dorekrutować teraz 300 tysięcy wojska. Więc czemu nie? Nizaridom też osobna armia należy się do podboju i zgnojenia ich. Czekajcie, dwie armie tutaj. W najbliższym czasie będziemy też atakowali Sycylię, więc z dwie armie tutaj, albo cztery w zasadzie, bo liczę to podwójnie, więc cztery. Jedną weźmy tutaj na północy, to już jest 386 i będę przekraczał. Okej. Ale najgorsze to jest to, że mi brakuje teraz administrative efficiency. Kurde, więc trochę niefortunnie ta złota era i te wszystkie bonusy, które możemy i zniknął mi też jeden misjonarz. Z czego ja go miałem w takim razie? Aha, z obrońcy wiary. Czuję się oszukany. Najlepsze jest to, że po prostu ta autonomia teraz tutaj przestaje jakkolwiek na mnie wpływać, ale będzie wpływała na naszych sąsiadów.
O ile tam się to rozprzestrzeni w ogóle. Ja zapomniałem, że my jeszcze mamy system frakcji tutaj na rewolucji. I zobaczcie to dalej. Jacobini, Construction Cost, National Unrest, minus 2 National Tax, B, Diplomatic Reputation. Idę Imperialist, State Maintenance, Diplomatic Reputation, Year Republic Tradition i Liberty Desire. No takie sobie to jest. Ale Discipline, to jest mocne. Ale z agresywną ekspansję. Fuck it, i tak nic mi już teraz nie pomoże z tą agresywną ekspansją, szczerze mówiąc. Gdzie moje estate'y? Nie! Ja za chyba każdą prowincję w innym kraju, która zostanie, albo u mnie, która zostanie nawrócona na tą rewolucję, dostaje Revolutionary Zeal, więc okej. Jednak mi się to dość szybko nawróci. No, troszeczkę tego mogę brać dla siebie. Bo koalicja była za mała. Tu stworzyłem kolejnego client state'a, którego będziemy dalej karmili, póki mi nie wzrośnie. No już tego, teraz będziemy poprawiali z nim relacje i go zjadali. I myślę, że nadszedł ten czas, żebyśmy się stali hegemonem militarnym. A, patrzcie, tutaj to jest też napisane, Revolutionary Nation at Peace, minus 4. No to, skoro gra tego ode mnie wymaga, ja mogę tylko walczyć. Płonie Polska, płonie Polska, płonie. Co tutaj się stało? Bo wszystko mi się płonie. O mój Boże. Jeszcze wypowiedziałem wojnę koalicyjną, no ale tutaj nie powinno być z tym problemu, bo to tylko Nogaja, więc lecimy, podbijemy te prowincje i whitepisujemy. No, jakąś tam wojnę trzeba było toczyć. Oh my god, to będzie ciężkie. Jej, więcej buntów, bo ich za mało jest. No w sumie chyba wiem, z czego to jest wzięte. Jeszcze więcej i znowu więcej. Spokojnie, Stefan, lista jest bardzo długa potencjalnych buntowników. Dosłownie chyba każda grupa kulturowa mi właśnie walnie w kraju. No to ja przeczuwam, że to będzie dość długie, więc macie 15 lat odcinka, 6481 deva na koniec. Staliśmy się hegemonem i teraz mi tutaj rośnie to. Za jakiś czas ruszymy dalej z podbojami, ale to pozwólcie, że dam sobie radę z tymi buntami. Jak one znikną, no to wrócę w kolejnym odcinku. W ten piątek wleci na kanał materiał z pewnego achievementu dla małej, malutkiej wysepki. Oraz zapraszam was do oglądania z odcinka z Crusader Kings 3, bo wiem, że często pytaliście o tą grę. No a ostatnio wleciał na kanał, tylko jakieś takie zasięgi bardzo małe ma.